Wiecie, jaki dzisiaj jest dzień? Jest dzień grania w Robloxa! Tak jest, zobaczcie, wracam sobie ze szkoły z moim plecakiem. Muszę wejść do domu i spytać się mojego taty, czy mogę grać w Robloxa. Siemaneczku, tata, mogę zagrać dzisiaj w Robloxa? Proszę, dostałem piątkę w szkole. Siema, synek, dobrze cię widzieć. No pewnie, możesz sobie zagrać, tylko najpierw sobie zjedz te jabłuszko. Haha, widzowie, czy wy to widzicie? Będę mógł dzisiaj grać w Robloxa, juhu. Ja będę grać w Robloxa, będę grać w Robloxa. Dobra, w takim razie, chwilę, ja nie chcę jeść tego. Wiesz, co sobie zjem? Mam przyszykowane moje rzeczy. Kupiłem sobie po drodze McDonalda, zobacz, burger i frytki, ale zjem i też będzie fajnie. Co ty mówisz? Nie, tego nie możesz jeść. Odłóż mi to, to jest śmieciowe jedzenie. Musisz jeść jabłka. Jabłka? No tata, dobra. Myślałem, że będę mógł sobie zjeść burgerka. No ale dobra, zjem nawet to jabłko, żeby oczywiście móc zagrać w Robloxa. Dobra, super, dobra, w takim razie idę już na kompa, juhu, do mojego pokoiku. O tak, dzisiaj będę grać w Robloxa, widzowie. Zobaczcie, tutaj jest mój pokoik i mam komputerek, o tak. Synu, poczekaj chwilę, nie siadaj na ten komputer, najpierw się musisz umyć i zrobić kupę. No już, wróciłeś dopiero ze szkoły. No dobra, widzowie, jeszcze nie wejdę na komputer, ale za chwilę wejdę i będę grać w Robloxa cały dzień. Za chwilę wam pokażę moją postać. Dobra, muszę iść do mojej toalety. Och, dobra, pójdę sobie tutaj, muszę umyć rączki, tak? No już, synek, bardzo ładnie. Umyj rączki i zaraz będziesz mógł sobie pograć. Dobra, w takim razie myję sobie rączki. Pójdę sobie na klopik. O fuj, dobra, to trochę śmierdzi. I dobra, tata, jestem gotowy. Idę sobie zagrać w Robloxa. Juhu, dzięki. Dobra, widzowie, wejdźmy sobie na komputer. O tak, czekałem na to cały dzień, widzowie. Chwilę, panda, nie chcę grać w pandę. Tutaj jakieś maile, jakieś inne rzeczy. Czekajcie, muszę znaleźć Robloxa i chwileczkę. Tak, mam Robloxa, zobaczcie, mogę się zalogować. Dzisiaj wam pokażę moją postać w Robloxie. Dobra, musimy się zalogować. O tak, oczywiście teraz w tym momencie wpisuję hasło. Synek, zaraz, co ty robisz? Czy znowu grasz w tego walonego Robloxa? No nie, ty jesteś uzależniony. Jak to uzależniony? Przecież wszystko zrobiłem. Zjadłem zdrowy obiad i umyłem się. Co ty chcesz? O nie, to jest za mało. O, już nie widzisz, jak to jest brudno. Musisz posprzątać. Weź odkurzacz i zacznij zamiatać. Co? Zamiatać? Ale tato, ja miałem zagrać w Robloxa. Jak to zrobię, to będę mógł już od razu? No może tak, ale najpierw zrób swoje porządki, bo ty już za długo grałeś dzisiaj w tego Robloxa. Ej, chwilę, przecież ja grałem dosłownie, nawet się nie zalogowałem. Co ty mówisz? Dobra, mam oczywiście odkurzacz i... dobra, będę odkurzał całe mieszkanie, ale to jest nudne. No, bardzo dobrze. Nie zapomnij o żadnym pokoju, bo dostaniesz karę na komputer. Karę na komputer? Co ty mówisz? Nie, no szybko, oczywiście odkurzam. Czekaj, nawet wezmę miotłę i patrz to, będę sprzątał miotłą, na. No i bardzo dobrze, widzisz, sprzątanie jest bardzo fajne. Może mi teraz pomożesz w kuchni? W kuchni? Tata, dobra, ale ja nie lubię kuchni. No dobra, troszkę coś tam umyję. Dobrze, synek, bardzo ładnie mi tutaj pomogłeś. Teraz jeszcze jedną rzecz będziesz musiał zrobić i zagrasz sobie w Robloxa. Zagram w Robloxa? O tak, co ja mam zrobić? Wszystko zrobię, dawaj, dopiero wróciłem ze szkoły. Musisz użyć tej kości i posprzątać trawę na zewnątrz, tak, bo jest bardzo jej dużo. No już, i będziesz mógł sobie zagrać. No dobra, w takim razie idę i muszę wszystko tutaj oczywiście poobcinać, każdą trawę, tak? Bardzo ładnie, synek, o to właśnie chodzi, nie zapomnij o żadnej trawce. Dobra, robię tutaj do środka i uwaga, chyba skończone. Ej, tato, czy ja w tym momencie mogę zagrać w Robloxa? Błagam cię, już wszystko zrobiłem, pomogłem ci. A, no dobra, niech ci będzie, zagraj sobie w tego głupiego Robloxa. O tak, ale super, zagram sobie w Robloxa. Dzięki, czekałem na to cały dzień. O tak, dobra, idę na górę w tym momencie i zagram sobie w mojego Robloxa, tatu. Tylko nie siedź za długo, synek, jutro jest szkoła, musisz się przygotować. Jasne, że tak, spokojnie, jeszcze jest dużo dnia. Jest dopiero południe, może troszeczkę wieczór, ale nie, dobra, my oczywiście wchodzimy na kompa, widzowie, i w tym momencie zagram sobie w Robloxa. Tak, czekajcie, już się loguję, tylko nie patrzcie się na moje hasło, bo ono jest mega skomplikowane. Synek, a ty dalej grasz tego Robloxa? Jak to, tato, chcesz ze mną zagrać? Ja dopiero ten, loguję się na Robloxa, zobacz, jeszcze mam okienko logowania, za chwilę będę mógł zagrać, juhu! Ty nie widzisz, która jest godzina? Już jest późno, musisz się przygotować do szkoły, marsz do łóżka! Marsz do łóżka, chwileczkę, jak to? Ej, przecież przed chwilą było jasno, wpisywałem dopiero hasło teraz! Nie obchodzi mnie, to jest już późna godzina, a dzieci takie jak ty powinny już spać! Widzowie, co? Jak to, jak się stało tak szybko ciemno? Przecież ja widziałem, widzieliście też, że przed chwilą było jasno, ej, ja nie chcę iść jeszcze do spania, proszę, ja chcę jeszcze położyć i iść pograć w Robloxa, błagam. Synek, mówię ci to ostatni raz. Idziesz do łóżka albo wyrzucę cię z domu. Widzowie, jak to? Jak to mój tato chce mnie wyrzucić z domu? Zagranie w Robloxa? Tato, ale ja tylko chciałem zagrać w Robloxa. Pomogłem ci, no proszę. No nie, tego jest już za dużo. Nie wytrzymam tego. Masz mi za to. Wyrzucam cię. A co ty robisz? Czemu ty masz jakąś broń? I ty strzelasz swoje dziecko? Nie no, sorry, co ty robisz? Chodź tutaj, młody. Muszę ci wybić tego Robloxa z głowy.
głowy! Ała, co ty robisz? Czemu ty we mnie strzelasz bronią? Ja tylko chciałem zagrać sobie w Robloxa! No już, wychodź za drzwi w tej chwili! O nie, dlaczego ty taki dla mnie jesteś? Przecież Roblox jest fajną gierką, ja ci pomogłem, chciałem tylko zagrać w Robloxa! Roblox to najgorsza gra na świecie i nie wchodź tutaj do mojego domu, rozumiemy się? Nara! O nie, widzowie, chwileczkę, nastaje znowu nowy dzień, ja chyba potrzebuję iść do szkoły teraz, ale jak to tak szybko minęło? Przecież ja nawet nie zdążyłem zagrać w Robloxa, nie no, nie, widzowie, ja muszę, pokazać taką tabliczkę, patrzcie to, tata, proszę, mogę zagrać w Roblox, proszę, będę tak ją machać, zobaczymy, czy mój tato mnie zobaczy, o, jest mój tato! Synek, co ty robisz? Miałeś iść do szkoły, a ty masz jakąś tabliczkę, mogę zagrać w Roblox? Nie, wynokasz to! O, co ty robisz, czemu ty masz taką straszną siekierę, zostaw mnie! Masz iść do szkoły, albo inaczej pożałujesz, słyszysz mnie? Dobra, biorę tą deskorolkę i jadę do szkoły, zostaw mnie! No, masz do szkoły, zakaz grania w Robloxa! O nie, widzowie, czy wy to widzicie? Muszę iść do szkoły, a mój tata tam wraca. Ej, nie, ja dzisiaj jeszcze nie zagrałem w Robloxa. Wiecie co, ja mam lepszy pomysł, ja tak tego nie zostawię. Wejdę po cichu do domu i sam wejdę na komputer. Zacznę grać w Robloxa bez zgody mojego taty. Tak, nie obchodzi mnie to. Dzisiaj będę mieć zwolnienie ze szkoły. Czekajcie, tylko jak ja mogę wejść do domu, żeby mój tato mnie nie zauważył? Może gdzieś z tyłu? Tylko tutaj mamy taki wielki płot, a mój komputer jest tam w moim pokoju. Zobaczcie, muszę wejść tędy którymś wejściem do domu, tak, ponieważ tam jest mój komputer. Ej, chwileczkę, ja tam coś widzę. Ej, czy to nie jest przypadkiem jakaś... To jest mój tato. Mój tato jest na komputerze. Ej, chwileczkę, nie. Muszę wejść do środka i to zobaczyć, przecież to jest jakieś niepoważne. On mi zabraniał grać w Robloxa, a teraz może... A, po prostu wszedł na komputer. No tak, może musi załatwić jakieś rzeczy. Dobra, wiecie co? Ja se wejdę przez garaż, tak, do domu. I wejdę sobie na kompa, tak. Za chwilę mój tata powinien pójść z tego kompa, a ja wtedy wejdę na ten komputer. Tak, zobaczcie, jak idę po cichu, tak, żeby mój tata mnie nie zobaczył. Czekajcie, o, jestem przy moim drzwiach i chwilę, tutaj jest mój komputer. Ej, mój tata coś tam robi. Dlaczego on tam jest przy Robloxie? O, tak, ale fajny komputer. To mój synek gra w tego Robloxa. O, fajna gra. Muszę doładować Robloxy. Jak to doładować Robloxy? Ej, widzowie, przecież nie spodziewałem się, że mój tata gra w Robloxa. To dlaczego on mi zabrania grać w Robloxa? Czekajcie, muszę to bardzo dobrze sprawdzić. Czekajcie, wejdę do pokoju bardzo cicho i zobaczę, co mój tata robi. Skryje się tutaj, o, za tą kanapą. Tak, przecież to jest taki dobry pomysł. Ale ten Roblox to świetna gierka. No nie mogę, ale super. Ej, nie, naprawdę, zaraz nie wytrzymam. Jak to mój tato gra w Robloxa? On mi nie pozwalał? O tak, teraz ja będę grać cały dzień na Robloxie, a mój synek jest w szkole. Nie dam mu dostępu do Robloxa nigdy. Jak to nigdy mi nie da dostępu do Robloxa? No nie, widzowie, czekajcie. Dobra, widzowie, wiecie co? Skoro mój tato zajął mi mój komputerek z moim Robloxem, to wiecie co? Ja mam chyba lepszy pomysł. Czekajcie, wyjdę stąd i tak, zobaczcie. Ej, ja też mam laptopa mojego. Przecież ja mogę zagrać w Robloxa, tak? Ej, i nawet będzie śmiesznie spotkać mojego taty. Dobra, ej, ale... O, prawie mnie zobaczył. Chodźmy może do toalety, tak. Kibelku, zagramy sobie w Robloxa, tak. Na przykład tutaj, na klopiku. O, tak, ale ta Roblox to świetna gra. Tylko teraz muszę iść do toalety. Luzek, co ty tu robisz? Tata, nic. Wcale nie grał w Robloxa na moim laptopie. O, nie, ty miałeś być w szkole. Nie mówiłem ci tego. Dlaczego ty grasz w Robloxa? Sorry, no bo ja nie grałem w ogóle w Robloxa. Ty mi zabraniałeś. A poza tym widziałem, jak ty grasz w Robloxa. Tak, siedziałeś na moim komputerze. Zobacz, mój komputer jest odpalony i nawet doładowałeś Robloxy. O nie, nieprawda, ja nie grałem w żadnego Robloxa. Już, zmieniam to, patrz. Patrzyłem się na konto bankowe. Nie widzisz tego? Roblox jest od 16 roku życia. Nie możesz to grać. No przecież ja to wszystko widziałem. Widziałem, że nawet doładowałeś Robloxy. Nie oszukasz mnie, powiedz prawdę. Przecież możemy razem sobie zagrać w Robloxa. Co, Robloxy jeszcze? To ty mnie cały czas podglądałeś. No dobra, Roblox to fajna gierka. Wiesz co, synek, przepraszam, nie musisz chodzić do szkoły. Możemy grać razem w Robloxa. Co? Nie muszę chodzić do szkoły? O, tak, widzowie, joho, widzicie to? W tym momencie mogę grać w Robloxa. Dzięki, tata. Proszę cię bardzo, graj sobie. Idę ci doładować Robloxy. Uhu, ale to będzie bomba.